Co dobrego może wyniknąć z połączenia miłości do ojczyzny z miłością do komputera? Odpowiedź znają doskonale uczestnicy konkursu historycznego Patria Nostra, czyli Nasza Ojczyzna, zorganizowanego w naszej diecezji. Stowarzyszenie Polska jest najważniejsza oraz agencja reklamowa MG Media zaprosiły młodych pasjonatów historii do stworzenia 30-sekundowych animacji historycznych. Będą one emitowane w miejscach publicznych na multimedialnych telebimach. Celem konkursu jest oczywiście krzewienie postaw patriotycznych, a w Radzie Programowej znaleźli się znamienici eksperci pod wodzą profesora Jana Żaryna. W minionym tygodniu w Markach odbył się finał tego konkursu. Prowadziłem finał konkursu, który został, że tak powiem, ogłoszony dla szkół na różnym poziomie. To są i gimnazje, i licea. Zadaniem konkursowym jest opracowanie 30-sekundowej animacji komputerowej dotyczącej konkretnych wydarzeń historycznych. Te 30-sekundowe filmy dotyczą historii Polski, wydarzeń, które miały miejsce w konkretnym tygodniu. Jury, które zostało wyłonione, to sami uczestnicy konkursu, młodzi ludzie, którzy mają prawo głosowania nad pracami, które zostały wykonane. Można te dzieła oglądać nie tylko na stronie internetowej, ale także na żywo, w Markach, na telebimach. Myślę, że forma tego konkursu jest tak atrakcyjna dla młodzieży, że nie miałam większego problemu z namówieniem. I poza tym są uzdolnieni, więc akurat może taka praca, animacja, film, rysunek, to ich pociąga i przemycona w tym wszystkim historia, to im się spodobało. Zdecydowaliśmy się na animację. Jest to pewien rodzaj sklejonych w komputerze cyfrowo rysunków. I polega na głównie na przedstawieniu rzeczywistości teraz i w przeszłości, za czasów naszego tematu. Myślę, że najtrudniejszy był moment, kiedy były już gotowe wszystkie materiały i musiałem usiąść po prostu i przez dosyć długi czas wszystko montować. Najtrudniejsze? Mi się wydaje, jak dla mnie to samo rysowanie, żeby wszystko ładnie wyglądało. To jest zapewne bardzo ciekawa inicjatywa i myślę, że taka inicjatywa, którą można łatwo dotrzeć do młodzieży, która lubi komputer, potrafi się nim posługiwać. W ten sposób się zaszczepia chęć poznawania historii.